Województwo Małopolskie wprowadza system rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom. W paru odsłonach chcielibyśmy przedstawić, jakie obligatoryjne kryteria trzeba spełnić, żeby dołączyć do tego systemu. W poprzednim odcinku omówione zostało kryterium zapewnienia rowerzystom kompletu narzędzi do podstawowych napraw rowerów. W tym odcinku skoncentrujemy się na kolejnych dwóch rzeczach, czyli obowiązkowym kryterium prezentacji informacji o stronie internetowej na rowery wizytmałopolska.pl oraz informacje o serwisach i sklepach rowerowych lub zapewnieniu sprzedaży drobnych części zamiennych. Miejsce przyjazne rowerzystom powinno posiadać w widocznym miejscu aktualną informację o pobliskich serwisach i sklepach rowerowych z telefonami i godzinami otwarcia lub też oferować odpłatnie smary do łańcuchów czy drobne części zamienne, które lubią się psuć na trasie, typu dętki czy linki. Konieczna jest też prezentacja w widocznym miejscu informacji o stronie internetowej na rowery wizytmałopolska.pl, na której można znaleźć informacje o małopolskich atrakcjach i trasach rowerowych, czy też pobrać gotowe ślady dla urządzeń GPS. Najlepiej taką informację zaprezentować od razu z informacją o sieci Wi-Fi, jeśli obiekt taką posiada. Z tego portalu można też pobrać mapy do samodzielnego wydruku. Warto mieć już takie mapy wydrukowane i wręczać je swoim klientom. Chcesz być rzeczywiście miejscem przyjaznym rowerzystom? Zapewnij w widocznym miejscu w obiekcie aktualną informację o najbliższym serwisie rowerowym lub sam miej w sprzedaży drobne części zamienne. Wyeksponuj też adres strony internetowej na rowerywizytmałopolska.pl, z której turysta będzie mógł ściągnąć potrzebne informacje lub sam wydrukuj mapę rowerową w najbliższej okolicy w formacie A4. W kolejnym odcinku omówimy, jakie kryteria powinny spełniać obiekty noclegowe, starające się o rekomendację miejsca przyjaznego rowerzystom.